Strange circumstances. I think that I can be very proud on my team because somehow with this delay at the beginning of the game, we lose the focus. We were laying down on the floor and we didn't warm up mentally and physically for the game. This is how we played. We played with a lot of ups and downs. We had some opportunities even in the first half to close the game after big lead. But we just give up giving them a second opportunity. But I think that we control the situations on the floor and that we have a, in this, let's say, tough surrounding, important win away, what is for us good. Congratulations to my team. I wish also for Polypharma successful season. They are fighters. They have a nice ambient over here. So everything is very positive. Dobry wieczór. Szalony wieczór to na pewno przez tę sytuację, którą mieliśmy tutaj. Opóźnione spotkanie, wiadomo, ciężko koncentrację, ale nam się udało zacząć to spotkanie dobrze. Później co nieco troszkę uciekło nam, ale najważniejsze, żeby to spotkanie jest zwycięskie. My mamy te punkty, jedziemy z wygraną do Zielonej Góry. Na pewno to nie było lekkie spotkanie, więc to cieszy tym bardziej. To jest najważniejsze, cieszymy się i przygotowujemy do kolejnych spotkań i chciałbym życzyć powodzenia Polpharmie w kolejnych spotkaniach. Dobry wieczór, witam wszystkich. Po pierwsze, chciałbym podziękować bardzo kibicom za to, że zostali na hali, że byli cierpliwi, że nas dopingowali. Tak naprawdę cały mecz po tym, co się wydarzyło, te półtorej godziny musieliśmy troszeczkę poczekać, godzinę, przepraszam, plus rozgrzewka, więc tu na pewno Oni dali duży wysiłek w ten mecz. Ja myślę, że my przez trzy kwarty, dopóki mieliśmy i trzymaliśmy się założeń, egzekwowaliśmy to, co wcześniej sobie ustaliliśmy, było naprawdę ok. Niestety 6 minut w czwartej kwarcie, ostatnie 2 minuty trzeciej kwarty Stelmet pokazał tak naprawdę swoją siłę, indywidualność, to jaką są drużyną, więc gratulacje dla Stelmetu za ten mecz. Na pewno ja myślę, że my tutaj też daliśmy dużo walki i tak jak powiedziałem, tak naprawdę ostatnie fragmenty zadecydowały o tym, jaki był wynik. Dziękuję bardzo. I think overall, like, we know that team plays at a high level. They have a lot of experienced players, but we fought the whole time. We made mistakes that we can easily clean up. There was a lot of, we gave up a lot of points that we shouldn't give up at all, but it showed hope for us that even though this team is playing at a high level, we fought till the last minute against them. And I know that there's a ton of stuff that we can clean up easily. So going forward, it showed us some mistakes, but it also showed us some stuff that we can do. So overall, there's some good and some bad, of course, but there's a lot of room for improvement for us and a lot of easy things that we can clean up and get better at. Okay, any questions, Steve?